Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda. Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek serii Top Model. Tym razem będzie to z widzami z Instagrama. Przed chwilą podałem kodzik, minęła minuta, od razu już się team zapełnił, więc zaraz zaczynamy. Ale jeszcze zanim zaczniemy, zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Jeżeli będzie ponad 2500 łapek w górę, to kolejny odcinek nagrywam z widzami z Discorda. A później no to pomyślimy, wybieramy sobie tutaj mapkę, postać i pierwsza kategoria to kategoria wakacje, więc wszystkie skiny, co się kojarzą z wakacjami, nie wiem, jakiś plażowicz Brock albo co tam jeszcze jest, Summer Jessie, letnia Jessie, co tam jeszcze jest, no nie wiem, coś takiego, Shark Leon, o, to też jest z wakacjami kojarzone, więc zaraz zaczynamy. Dobra, ja już klikam ready i startujemy z pierwszą gierką. Zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. Tak jak mówiłem, skiny, co się powtarzają, będą od razu eliminowane. Potem, tak jak ja, według mojego gustu po prostu będę wybierał. A na końcu osoby będą się już strzelać między sobą i ta, która wygra pojedynek, no to wygrywa po prostu tą rundę. Jeżeli ktoś wygra dwie rundy z trzech rund, no to dodam go do znajomych. W ostatnich odcinkach za każdym razem ktoś wygrywał. Mam nadzieję, że w tym odcinku już się tak nie stanie. No ale to nie mnie decydować, tutaj El Primo bez skina od razu eliminowany. Czy ktoś się powtarza? Nie, nikt się nie powtarza, ale Frank w ogóle tu jest dla mnie nie w tej kategorii totalnie, więc Franka sobie usuwamy. Dobra, zostało 7 osób, 8 ze mną. Kogo my tutaj mamy? Mamy Biedronkę B, mamy Piperkę tutaj, ta Piperka też niezbyt w temacie, tylko kolor zmieniony, niezbyt mi się to kojarzy z właśnie wakacjami. Potem tak, no myślę, że ta Biedronka, no Biedronka, ale tak niezbyt też te wakacje moim zdaniem, więc Biedronkę sobie tutaj usuwamy i potem usuniemy sobie, myślę, że Ems też niezbyt tak pasuje zresztą do tego wakacyjnego, bardziej takie wampiry, coś takiego, nie wiem, tak mi się wydaje po prostu i tutaj Koalanita też. Ta trójka idealnie tutaj wpasowuje się właśnie w ten temat, ale Shark Leon już raz był, zresztą moim zdaniem lepszy jest właśnie tutaj Brock oraz Jessie, więc niech oni sobie idą każdy po innej stronie, tam niech idzie, bo zaraz go zabije i będą się strzelać za chwilę. Dobra, zrozumiał bardzo ładnie, następnym razem chyba będę już z widzami gadał, bo będzie tak o wiele ciężej. No i dobra, niech się teraz strzelają, zobaczymy, jak im to wyjdzie i kto tutaj wygra, no to wygrywa tą pierwszą kategorię. Jeżeli ktoś z nich wygra potem jeszcze raz, no to dodam go do znajomych, tak jak to robię w każdym odcinku. No jestem ciekaw, czy wygra właśnie Jessie, czy wygra Brock. Brock ma jednego Power Cubesa, bo niechcący zebrał, ale Jessie może też tutaj sobie zbierze. Okej, Brock ją przepuszcza, więc niech ona sobie weźmie tego Power Cubesa. Dobra, zebrała sobie, więc bardzo ładny ruch tutaj ze strony Brocka i Jessie wygrała tutaj na właśnie tego Brocka, więc gratulacje, masłowy stwór wygrywa pierwszą kategorię, która polega na wybraniu najładniejszego skina wakacyjnego. Teraz będzie bez kategorii, postanowiłem, żeby właśnie też zrobić bez kategorii. Oraz w komentarzach piszcie swoje kategorie. Ja do następnego odcinka wezmę właśnie wasze kategorie, bo jestem też ciekaw, jakie wy wymyślicie. A właśnie teraz postanowiłem zrobić bez kategorii, żeby po prostu każdy miał jakieś szanse wziąć swojego po prostu najładniejszego skina bez konkretnych jakichś wymagań. Więc startujemy już z tą gierką. Czekam, aż tutaj wszyscy dadzą ready i lecimy z drugą rundą. No jestem ciekaw, jakie tutaj będą skiny i jaki skin wygra, więc zaczynamy już. Ja się respię teraz u góry, więc za chwilę sobie tutaj tym oto gadżetem pójdziemy do środka. Mamy Nightmaha Crowa, mamy również Koalanitę, która też była wcześniej, mamy Tarę, mamy Virus 8-bita. Virus 8-bit jest w ogóle mega ładny, więc myślę, że on tutaj ma ogromne szanse. Mamy dwa bóle oraz dwie mroczne peny, więc to będzie od razu do likwidowania, więc już tutaj zacznę, nie ma co przedłużać. Peny zlikwidowana, potem druga peny tam jest oraz dwa bóle, więc już będzie 5 osób jedynie, więc okej. Znaczy nie 5, czekajcie, 4 zeliminuje, tak dobrze mówię, będzie 5 osób, więc dobra, zostaje Crow, Nita, Tara,
8-bit oraz Brock. Brock niezbyt mi tutaj pasuje. Znaczy no, z tych skinów, co zostały, bardziej mi podobają się te, co tutaj są. Potem myślę, że Koalanita jest tutaj do wyrzucenia. No, Nightmaha Crow, Street Ninja Tara oraz Virus 8-bit naprawdę są kozackie w porównaniu do tego skina. I teraz tak, mamy top 3. Ja bym zrobił tak, 8-bita daję od razu do finału, bo według mnie no tutaj ma ogromne szanse, żeby wygrać, ale jeszcze musi wygrać tutaj na swojego przeciwnika. A nie mogę się zdecydować między Tarą a Crowem, więc niech ten 8-bit pójdzie sobie tam do góry i on po prostu będzie czekał, a Tara z Krukiem będą się strzelać i kto wygra, zawalczy później właśnie z tym oto 8-bitem o pierwsze miejsce. Więc dobra, myślę, że oni już zrozumieli, zresztą oglądali poprzednie odcinki pewnie oraz oglądali poprzednią kategorię, więc wiedzą, że mają się strzelać. Tylko 8-bit niech się nie strzela, ja tam stanę obok niego, żeby on tutaj nie wariował, bo go zaraz zabiję. Niech on idzie tam, gdzie ja mu kazałem i sobie po prostu czeka, bo on już przechodzi do finału. Okej, tutaj strzelają się już ten Kruk z Tarą. Zobaczymy, komu uda się wygrać. Kruk użył tarczy, dobra. I komu uda się wygrać? Kruk wygrał, ale niestety został pokonany przez ulta Tary, więc i tak czy siak Virus 8-bit wygrywa tą kategorię. No tego się nie spodziewałem, że akurat się zabiją między sobą. Miałem nadzieję, że jeszcze ten 8-bit z kimś zawalczy. No ale niestety 8-bit i tak mimo wszystko myślę, że gdyby się nie strzelali, wygrałby, bo to był według mnie najpiękniejszy skin z tych wszystkich, które tam były. A teraz weźmiemy sobie kategorię skinów jedynie za 30 gemów, więc myślę, że każdy ma chociaż jednego skina za 30 gemów, bo no 30 gemów to nie jest dużo, bardzo szybko można to uzbierać i jest spoko, jest dużo spoko skinów, takich jak na przykład kogo tam mamy, Pandenite, mamy Biedronkę B, mamy również kto tam jeszcze jest za 30 gemów, Bandytka, Shellka i jeszcze tam wiele innych takich fajnych skinów, więc dobra, zaczynamy już sobie tą giereczkę, zobaczymy, jaki skin tutaj wygra. Myślę, że jakaś Pandanita na pewno będzie o wiele łatwiej jej wygrać niż na przykład innemu skinowi, bo jak wiecie, mam Pandanitę, ogólnie lubię tego skina i myślę, że spoko jest ten skin. Mieliśmy tam Karla Czarnego. Nie wydaje mi się, że jest on za 30 gemów. Według mnie jest on za więcej, ale nie mam czasu, żeby teraz sprawdzić. To reszta jest za 30 z tego, co widzę. Biedronka B, Bandytka Shelly, 8-bit ten czerwony i wiem, że jest za 30, ale Karl wydaje mi się, że nie jest za 30. Jeśli się mylę, to napiszcie mi w komentarzach. Więc najpierw zabiję sobie tutaj Shellkę, bo no, były dwie takie same oraz Biedronki B. I tam mieliśmy jeszcze Mr. P, jeśli dobrze widziałem, który w ogóle nie miał skina, więc też musi tutaj odpaść. Ok, bardzo ładnie i idziemy sobie po tego Mr. P, ok? No i zostały trzy osoby, więc teraz tak, myślę, że niech ten Karl sobie przejdzie i będzie się strzelała Nita z 8-bitem. Tylko tak, no według mnie ten Karl nie jest za 30 gemów, według mnie on kosztuje więcej. Nie mam teraz jak właśnie tego sprawdzić, więc dobra, niech ten 8-bit idzie sobie tutaj, ok, Panda niech idzie sobie tam, oni się będą strzelać, a Karl po prostu przechodzi do finału, no mimo tego, że moim zdaniem nie jest on za 30 gemów, ale nie chcę go też eliminować tak właśnie bez żadnej konkurencji, więc dobra, gdzie ten 8-bit się ukrył? No wychodź i dawaj, strzelasz się z tą Nitą, Nita tam czeka. Więc strzelajcie się dosyć szybko, bo jeszcze kto z was wygra, musi zawalczyć tutaj z Karlem. Ty tam nigdzie nie strzelaj się, bo ty przechodzisz do finału. Okej, bo zaraz zabiję ciebie. Ty masz sobie tutaj siedzieć na spokojnie w krzaku, a właśnie 8-bit ma się strzelać z Nitą. Zobaczymy, kto z nich wygra. Myślę, że Pandanita na spokojnie sobie tutaj poradzi, bo ten skin przynosi 200% skilla, oczywiście potwierdzone info ode mnie, bo sam mam tego skina. Więc dobra, gdzie ten 8-bit w ogóle się chowa? Przecież on za chwilę padnie przez to, że on tutaj siedzi. Ta Nita już wyszła, dobra, teraz będzie pewnie walka między nimi. Okej, on zautoaimował i on na pewno tutaj już sobie padnie, więc będzie teraz walka między Pandą Nitą a Karlem. Zobaczymy, komu uda się wygrać.
Panda Anita rzuca jeszcze miśka, okej, okay, i udało się jej wygrać meczyk, więc bardzo ładnie. Masłowy stwór znowu wygrywa, więc on również wygrał pierwszą kategorię, dlatego wygrywa dodanie do znajomych, więc już sobie go zaprosimy tutaj do znajomych, gdzie on tutaj jest w battle logu, go łatwo znajdziemy. Okej, okay. Pierwsza gierka Jessie, druga gierka właśnie tutaj Pandomnitą, więc gratulacje dla masłowego stwora. Co odcinek ktoś wygrywa dodanie do znajomych. To jest naprawdę dziwne. Myślałem, że właśnie będzie trudno wygrać tym osobom, a dosyć łatwo im się wygrywa. No to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, cześć!